Kochani, żyjemy w świecie pełnym bzdur. Od najmłodszych lat karmią nas bzdurami, karmią nas kłamstwem, karmią nas informacjami, które okazują się zupełnie nieprawdziwe. I to nie chodzi tylko o Bociana czy o świętego Mikołaja. Chodzi o to, że my żyjemy w świecie, który został stworzony po to, żebyśmy się zachowywali jak trybiki w zegarku. I z wiekiem odkrywam coraz więcej bzdur, w których przyszło mi żyć. I chcę wam przekazać, wam, tym myślącym. Pierwsza bzdura, najważniejsza, to jest taka, że człowiek ma prawo do wakacji raz do roku. Powinien cały rok ciężko pracować. O, w zimie może sobie jakieś ferie zrobić, pojechać na nardy, ale prawdziwy urlop raz do roku i wystarczy. A to wcale nie jest powiedziane, że to jest najlepsze rozwiązanie dla człowieka. Może człowiek wcale nie jest stworzony, może przez te setki tysięcy lat, żyjąc w jaskini i zajmując się zbieractwem i polowaniem, wcale nie był przygotowany do tego, żeby codziennie rano wstawać i iść do pracy. Może polował wtedy, kiedy była zwierzyna. Chodził na jagody wtedy, kiedy były jagody. A jak nie było zwierzyny i nie było jagód i nie było pogody, to leżał i odpoczywał. I to nie raz do roku. I dlatego, kochani, inauguruję w ten sposób, tym filmikiem, cały nowy cykl o bzdurach, w których żyjemy. Pierwszą bzdurą, którą wam przedstawiam, to jest to, że człowiek żyje po to, żeby pracować, żeby osiągać cele, żeby dla dobra społeczeństwa wysilać się. A człowiek nie po to żyje, żeby być szczęśliwy. No, ma prawo być szczęśliwy, ale żyje w zupełnie innym celu. I pierwsza bzdura, w którą mi wmówili, w którą uwierzyłem i z utęsknieniem czekałem przez cały rok szkolny na wakacje, żeby odpocząć, bo wakacje były tylko raz do roku. No, ferie zimowe jeszcze czasami były, ale to jest maksimum. I dlatego, kochani, jeżeli ktoś z was będzie chciał żyć zdrowo i szczęśliwie, to niech się ze mną skontaktuje.